Doktor inżynier Jarosław Stelmach, Safety Project. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy słyszymy się, czy się widzimy? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszystko... Ja wszystko widzę, mam nadzieję, że w drugą stronę również. Absolutnie tak, to nas bardzo cieszy. Przed nami kolejna prelekcja. Szanse i zagrożenia ze strony systemów bezzałogowych w dobie współczesnego zagrożenia zamachami terrorystycznymi. To już chyba kiedyś padło na DroneTechu. Nie ma nieważnych tematów. Każdy kolejny wydaje się równie ważny albo jeszcze ważniejszy. Tym samym oddaję głos doktor inżynier Jarosław Stelmach, Safety Project. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, ja mam zaszczyt pierwszy raz uczestniczyć w konferencji DroneTech. Bardzo się cieszę, bo w środowisku nowoczesnych technologii z bezpieczeństwem jak najbardziej po drodze. Przygotowałem dla państwa temat związany z szansami i zagrożeniami ze strony systemów bezzałogowych. Ta druga część brzmi mocno, bo mówimy o współczesnym zagrożeniu zamachami terrorystycznymi. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu mieliśmy kolejny zamach w Austrii, wcześniej we Francji. Można powiedzieć, że terroryzm znowu o sobie przypomniał. Natomiast ja bym chciał nasz temat potraktować szerzej, czyli chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o szansach i zagrożeniach w kontekście w ogóle zamachów, ponieważ ten terroryzm niekoniecznie zawsze ma znaczenie. Chciałbym przedstawić wam temat kilku perspektyw, przede wszystkim żołnierza i funkcjonariusza, bo takie doświadczenie 23-letnie mam, również badacza w naukach o bezpieczeństwie, bo w tych naukach się poruszam, ale i też nauczyciela akademickiego, bo w ośrodkach akademickich te badania prowadzimy, ale i też doradcy i eksperta w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie obiektów użyteczności publicznej. I te moje wnioski, rekomendacje i zarówno też spostrzeżenia z wielu audytów, z wielu wizyt, a też z konferencji, którą organizujemy antyterrorystycznej, będę chciał państwu przekazać. I chciałbym, żebyśmy spotkali się z tematem w takich kilku zagadnieniach. Na początku trochę uporządkować pojęcia, ale nie będziemy tutaj nikogo obrażać intelektualnie, nie będziemy się zasadzać na definicjach za długo. Drugie i trzecie zagadnienie to pojęcie narzędzia, w którym może wystąpić dron. I od razu tutaj przepraszam ekspertów z tej dziedziny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że bezzałogowe systemy mogą przyjmować różne postaci, funkcjonować w środowisku powietrznym, morskim, lądowym. Ta nazwa dron, ja będę tego używał w kontekście naszej prezentacji, ale traktujemy to pojęcie i ja je rozumiem jak najszerzej. No i zakończymy omówieniem przyszłości, ewentualnych kierunków, które mam nadzieję rozwiniemy też na wspomnianym już tutaj panelu dyskusyjnym. Drodzy państwo, terroryzm i zdarzenie o charakterze terrorystycznym. Chciałbym, żebyśmy wyszli od tego rozróżnienia. Mówiąc krótko, terroryzm to zjawisko, forma przemocy politycznej. Natomiast to, co już sprawcy zradykalizowani najczęściej dokonują, czyli posługując się tak zwaną strategią pośrednią terroryzmu, to jest właśnie zdarzenie o charakterze terrorystycznym, czy atak terrorystyczny, zamach terrorystyczny. I tutaj pewien problem nam się natury prawnej pojawia, ponieważ ta definicja z ustawy o działaniach antyterrorystycznych opiera się na artykule 115, paragraf 20 kodeksu karnego i mamy tam do czynienia z przestępstwem o charakterze terrorystycznym. I widoczna jest różnica pomiędzy tym, że kogoś nazywamy terrorystą, a że kogoś nazywamy sprawcą zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Dlatego ten znak zapytania na dole, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na te zdjęcia, mówimy tutaj o sprawcy z Wrocławia, studencie chemii Politechniki Wrocławskiej, który podkłada urządzenie wybuchowe w autobusie linii miejskiej we Wrocławiu. To urządzenie nie wybucha, tylko się szybko spala, kierowca wynosi to urządzenie na zewnątrz. Ale pamiętamy, oczywiście tu nie ma mowy o dronach, natomiast chodzi mi o fakt, że ten młody chłopak, gdy na rozprawie rozpoczyna swoją mowę obronną, on mówi, ja nie jestem terrorystą. I ja się z tym zgadzam. On jest sprawcą zdarzenia o charakterze terrorystycznym i chciałbym, żebyśmy rozpoczynając dyskusję pamiętali o tym rozróżnieniu. Ale czy tak naprawdę profile sprawców dla nas mają znaczenie, a przede wszystkim czy mają znaczenie dla ofiar? Bo my oczywiście mamy kategorię terrorystów, mamy kategorię sprawców kryminalnych, ale
to bardzo często sprawcy niepoczytalni albo na granicy poczytalności dokonują zamachów. I tutaj też przykłady z naszego polskiego podwórka, zamach w Stalowej Woli z wykonaniem nożownika, czy zamach na prezydenta Adamowicza również z narzędziem w postaci noża. A szczególnie to drugie zdarzenie pokazuje, że tam jak najbardziej również dron mógłby zafunkcjonować w tym zgromadzeniu publicznym. Zatem przyjrzyjmy się narzędziom. Bo jeżeli popatrzymy sobie na narzędzia zamachów i na techniki, które sprawcy obierają, to bez wątpienia tak jest, że masowi zabójcy, posługując się bronią palną, nożami, maczetami, siekierami, wreszcie pojazdami, jak to teraz współcześnie też możemy zauważyć, mogą też wykorzystywać drony. Urządzenia wybuchowe nie tylko mogą być przenoszone poprzez pojazdy, nie tylko mogą być podkładane, ale również mogą być przewożone, przemieszczane przez bezzałogowe systemy, zarówno powietrzne, jak i morskie, jak i lądowe. Sytuacje zakładnicze, tam również jest miejsce dla tego narzędzia, bo to nie tylko dron może być wykorzystywany przez sprawców na drodze obserwacji, ale też przygotowania, dostaw, zorganizowania całej logistyki. Wreszcie możemy przesyłać różnego rodzaju niebezpieczne materiały z wykorzystaniem dronów. Możemy też powiadamiać o zagrożeniu z wykorzystaniem dronów. Także tutaj ten katalog wydaje się być mocno szeroki. Dlaczego drony? Dlaczego te drony są takie korzystne i takie przyszłościowe z perspektywy sprawców? No ze względu na swoje cechy. Dostępność i dostępność. Dostępność dla każdego z nas, bo w zasadzie możemy to zakupić w dowolnym miejscu, przez dowolny kanał i w zasadzie niekontrolowanie możemy pozyskać drona za kilkadziesiąt, nawet tysięcy, który jest w stanie przenosić do kilku kilogramów różnego rodzaju ładunki. I dostępność w kontekście takim, że tym dronem jesteśmy w stanie być w miejscach, w których nie bylibyśmy w stanie być z wykorzystaniem pojazdu, czy samodzielnie po prostu do nich dojść. Cena stosunkowo niska, unikatowość, nowoczesność to też prestiż dla zamachowca, który posługuje się dronem, to świadczy o profesjonalizmie danego ugrupowania czy pojedynczego sprawcy. Anonimowość, kapitalny atut takiego drona, bezpieczeństwo dla sprawcy, skuteczność, wreszcie medialność, czyli nowy środek i mocno medialny, mocno nowoczesna technologia, która ma przyszłość w tej chwili, o której dzisiaj też rozmawiamy, zatem użycie jego w zamachu, użycie tej technologii w zamachu jak najbardziej jest na czasie. Miejsca, no nie trzeba tutaj ich wymieniać, w zasadzie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić użycie drona jako narzędzia zamachu w zasadzie w każdym miejscu i stąd też między innymi tak dynamiczny rozwój wszelkiego rodzaju systemów antydronowych. Natomiast czy, szanowni państwo, te incydenty z użyciem dronów to jest faktycznie coś powszechnego, czy to jest coś, czego nie ma? Jest. Pokażę wam tutaj, powinniście widzieć raport Komisji Europejskiej DGHOM w kontekście statystyki z 5 lat 2015-2019. To jest kilkaset zdarzeń, incydentów kryzysowych z wykorzystaniem różnego rodzaju systemów bezzałogowych. Także jak najbardziej takie zdarzenia mają miejsce, takie zdarzenia są przez służby monitorowane i jak najbardziej możemy je odnotować. Wszyscy, myślę, którzy zajmują się tematyką dronów, pamiętają zdarzenie z 2018 roku, czyli tutaj nieudany zamach na prezydenta Wenezueli. Widzimy tutaj szybką reakcję pracowników ochrony. Tam były dwa drony wykorzystane w tymże zamachu, zgromadzenie publiczne, zabezpieczenie przez służby będące odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Zobaczmy, jak to wygląda to z perspektywy. Zobaczmy, jaką panikę i jaki chaos zostaje spowodowany przez użycie drona, pod który został podwieszony kilogram, około kilograma materiału wybuchowego C4. Także to tutaj też pokazuje, że w kontekście wykorzystania dronów po pierwsze historia jak najbardziej potwierdza, że jest to przyszłość, a poza tym zdarzenia spektakularne jak najbardziej już były. I tutaj przykład tego właśnie drona wykorzystanego w tym konkretnym zamachu.
Skoro drony wykorzystujemy jako narzędzia, to drony również powinniśmy wykorzystywać w obronie przed zamachami i to jest ta dobra strona mocy, czyli do obserwacji, do ochrony obwodowej, do ochrony granic. W zasadzie nie ma służby, która by nie wykorzystywała dronów w tej chwili. No ograniczenia, ja te ograniczenia też widzę i myślę, że producenci czy dystrybutorzy różnego rodzaju systemów antydronowych czy systemów dronowych, które mają monitorować różnego rodzaju przestrzenie, też zdają sobie z tego sprawę. Bardzo ciekawe słowo dzielność drona, czyli temperatura, wilgotność, wiatr, odporność na te elementy. Myślę, że warto się nad tym tematem również pochylić. Podsumowując, drodzy Państwo, to w mojej ocenie systemy bezzałogowe, bez względu na to, czy kierowane, czy autonomiczne, na pewno są narzędziem przyszłościowym w rękach zamachowców różnego typu. Systemy bezzałogowe to też szanse, szczególnie w sektorze ochrony, gdzie dążymy do tego, by zastępować ochronę fizyczną zabezpieczeniami technicznymi i nowymi technologiami. Myślę, że te nowe technologie właśnie to ogromne możliwości, ale i też wiele zagrożeń, które trzeba stale monitorować. Ja myślę, że więcej też powiemy na debacie eksperckiej z praktykami, którzy na tą debatę zostali przez nas zaproszeni. Chciałbym też wspomnieć o kongresie antyterrorystycznym Safe Place, który organizujemy co roku, dotyczący bezpieczeństwa obiektów i tam organizatorzy DroneTechu będą organizowali swój panel, dlatego też serdecznie Państwa na ten kongres zapraszam, jak tylko będą warunki do tego, by go zorganizować. Chciałbym też z Państwem podzielić się taką naszą najnowszą inicjatywą dotyczącą kanału YouTube o bezpieczeństwie Project Safety, gdzie umieszczamy materiały dotyczące bezpieczeństwa też z kongresu, gdzie się wypowiadają eksperci na tematy związane z bezpieczeństwem. Zatem w mojej ocenie warto. Szanowni Państwo, ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że szereg wątków rozwiniemy na panelu za jakieś kilkanaście minut. Zapraszam do współpracy w ramach szkoleń, audytów bezpieczeństwa czy wykonywanych planów ochrony i załączników antyterrorystycznych. Zdrowia Państwu życzę gorąco i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Doktor inżynier Jarosław Stelmach, Safety Project.